Cześć moi drodzy, z tej strony Farell, jest dzisiaj ze mną JJ. Cześć. Yo, moi drodzy, lecimy z kolejnym odcinkiem No Gem's Rush. Jest to odcinek 30 na kanale. Wow. Już 30 na kanale. Dziękuję wam bardzo za to, że wytrwaliście z nami tak długo i z tą serią. Nadal nie udało nam się dobić legendarnej areny, ale się skupiliśmy na waszych fanartach, konkursach, challenge'ach i innych takich różnych rzeczach. Ale to nic nie szkodzi, dalej jedziemy z waszą ulubioną serią. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku otworzymy co? Ostatniego? Clan Chesta! No właśnie, nie rozumiem, dlaczego Super Cell zabiera nam Clan Chesta. To tak nie powinno być, że jak coś się daje, później odbiera, to się... Jak coś działa, to się tego nie zmienia. No dokładnie, ja na przykład miałem fajnie kiedyś karty już dosyć wymaksowane, a później Clan Chest wszedł i te osoby, które mało grały, też sobie te karty mogły szybko dobić levelowo. I czyli kto jest stratny? Ja! Tak? Ja jestem stratny i dlatego zabierają znowu tego Clan Chesta. To jest takie moim zdaniem nie fair. A co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. A my teraz zaczynamy przegląd fanartów. Jedziemy. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Dobra moi drodzy, sprawdźmy co namazaliście w tym tygodniu. Kto był pierwszym delikwentem? Jak zwykle niezastąpiony nasz fanarciarz Adrian Pyrek, który co tydzień sumiennie wysyła fanarty. Dziękuję Adrian Pyrek, że bardzo wspierasz tą serię. No to sprawdźmy co namazałeś w tym tygodniu. Pierwszy fanart od Adriana Pyrka. O! Farell. Farell. The Farell Team, biceps, to taką żyłkę mam bardziej, takie tutaj chłopie wgnieconko. A nie, czekaj. Nie jest taki ulany. No. Podobnie, nie? No fryzura troszeczkę ci tak zeszła, co? Ja tak mam bardziej tutaj liźnięte w lewo. No ale ogólnie zielone oczy, tak. No tak. Ale żeś się namazał mazakami, chłopie. No trochę ci zeszło. Znak wodny, Adrian Pyrek. No ładnie. Ja daję za to, że się postarał. Fajnie to wyszło. Dam dychę w końcu mu. Dam w końcu dychę. On napisał jeszcze mi wiadomości e-mail, że robił to ponad 4,5 godziny. No nie dziwne jak tyle jest tego mazaka w tle. Tak, fotel widzę nawet jest mój gamingowy. Fajnie, lecimy dalej. Kolejny fanart od? Oliwierka. Oliwier. O! Oliwier. Dla JJ. Oliwier 10 lat. JJ plus Giant szkieleton na 7 równa się Love Forever. Aaaa! No niezła laurka, chłopie, śliczne, ale... Śliczne, no. Tylko szkoda, że tak... Na środku kartki, nie masz po rozumiesz? Prostu... Na środku kartki, tutaj dla JJ, tutaj pół metra dalej, długo nic, pół metra dalej. Nie masz takiego poczucia skali jeszcze. Tak. Ale ładnie, no, gdyby to było większe, nie? Tak, no to może miał już tego na wyczerpaniu mazaki. Ja daję 6. Taki mini fanart. Ja daję 6. Ja daję 7. Okej. Bo Jaście żeś pocukrował, dla tego 7. Następny fanart od... Opłaca się. Od... Android Play. O! Electro Wizard. Electro Falls. Kurde, jakiś śmieszny, co on ma pióra na głowie? Electro Wizard, uśmieszek. Chmury to taki są z tyłu. Z tyłu są chmury i to są pioruny. No, słabej jakości zdjęcie, ale fajne. Doceniam. No fajne, no. Ja daję 7. No ja też dam 7, bo kartka, bo tło jest zielone. Widzisz, to jest tak fajnie właśnie zrobione, że tło jest też zielone. On chyba był wycięty i naklejony, wiesz? Z tego co widzę. No właśnie tak jakoś dziwnie, nie? Fajnie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, next. Dinox. Narysował... Alwarezsaurus. Alwarezsaurus. Myślałem, że Megalosaurus. Tu chyba odnosi się fanart gry... Jurassic Survival, właśnie. Wyleciało mi całkiem z głowy. Dinox. No fajnie nawet to narysowane. Też może być takie 7. No ja daję 6, bo tak no ładnie, no ale... Okej, lecimy dalej. Ja tam się nie znam. Paweł Sidoruk kolejny klient. O, delikwent. 9 lat. Mega Knightik. Przybliżmy sobie, sprawdźmy. Narysował się tych łusek trochę, co? Znaczy łusek na kolczudze z tej całej... No, te kółka tak ładnie. Trawa, cień. Jak to się nazywa, co on ma na dłoniach. Nie wiem. Puf, puf. Od tego, od Mace'a, taka główka od Mace'a. No, tak robi, dokładnie. No. Daję 9. Ja dam 8, żebyś nie zwariował za mocno. W przyszłym tygodniu jeszcze proszę ładniejszego. Następny fanart od... Arek Play. Arek Play. O! To jest The Blind One. Ja nie wiem, co to jest. To jest ten taki zombiak z logo z update 1.7 coś. Mhm. No, ten boss taki główny, no fajne. On nie ma głowy? No, tam mu odpadła. A. No, to przyjemny jak to zombiak. Tutaj widzę gumką mazał, bo coś mu nie wyszło. No 6. 6 mogę dać. Ja nie wiem, ciężko mi jest ocenić, no ale też dam 6. Lecimy dalej. Kto? Anonymous! Anonymous! Dinox, bardzo ładnie, tak cieniowane takie, nie? Ona kastuje sobie spela już, widzisz tutaj, kulkę, zaraz uderzy. Jak? Fanart przygotowałem dwa razy tego... Coś tam. No, ale powiem Ci, no ładnie. Sukienka bardzo ładna, taka jeszcze cieniowana w środku. Cień. Tutaj od linijki za mocno się nie postarał z tą pałką. Na takim różowym, na takiej różowej tej. Tak, oczy. Brwi, rzęsy niebiesko, ładnie. Batsik ładny, bardzo przyjemny batsik. Bardzo fajny, języczek nawet ma, zobacz. Ja daję 9. Ja też mogę dać tutaj grube stary 9. Nie, 9,5. Ja też 9+. Kto następny? No i ostatni już fanart został narysowany przez Czarka Surawskiego. Czarek, pokaż co żeś namalował. O co to chodzi? To jest Sparky. To jest Sparky? To jest Sparky z klocków Lego. Na jajku świątecznym. No. Może jakaś nowa skrzynka będzie. Co to w ogóle za jajko? Skąd ono? Co to w ogóle? Bo był kwiecień, może gdzieś to w szkole robił. I co by chciał dostać z jajka? Może był challenge i on powiedział, że chciałby Sparkiego mocno. No może coś takiego. No dobra stary, mogę dać Ci 6. No ja... Też 6. Okej. To na tyle z Waszych fanartów. Moi drodzy, jeżeli chcecie wystąpić na odcinku, pochwalić się Waszymi umiejętnościami, wysyłajcie fanarty na gamingwithfarell@gmail.com. W opisie tego filmu macie e-mail. A my teraz przechodzimy do openingu skrzynek. I co mamy tutaj do openingowania? Do openingowania? Tak. Jayacza. Na pewno Jayacza. Co w sklepie? Free Gift Epic. Dobra, Justa. Czyń swoją powinność, tak? Czyń swoją powinność. Rób tutaj, co masz robić z tymi swoimi rączkami zwinnymi. Na co stawiasz? Balon. A ja Baby Dragon. Price. No 1 na 50. Może być. No. Coś stąd kupujemy? Na razie się wstrzymajmy. Nawet nie mamy pieniążków zbytnio. Dobrze. Jayacza. Jayacza. Mało tych skrzynek, zapomniałem je poodblokowywać. Gold. Spirgoblinki. Inferno Tower 16 razy i... Mortar. 172, no. Battle Ram, no może być. Battle Ram nie jest zły, dobrze. Lecimy dalej, moja droga, pokaż... No okej, kłeścik. Collect. Słabyśko. Gold. Gems. Minions. I 3 Musket. Fantastic Planstick. Dobra, otwieramy Clan Chesta. Ostatniego Clan Chesta w sezonie. Ale będziemy mieli jeszcze jednego w przyszłym tygodniu, ponieważ dzisiaj jest niedziela i zdążymy jeszcze wbić jedną koronkę, żeby uzyskać kolejnego. Open. Gold. Skeleton Barrel. Ograja. Arrows. Kanon. Fire Spirits. Nie ma legendy. Co? X-Bow, kuszu. No. I teraz sprawdźmy, czy jest. Będzie jeszcze jeden. Jest Clan Chest, super. Czyli w przyszłym tygodniu jeszcze mamy jednego Clan Chesta ostatniego. W tym tygodniu kupiłem lawę, bo była w sklepie za 40 000. W końcu mamy lawkę, cipawkę. Czyli będziemy dalej requestowali, moja droga, balona, ponieważ balon do tego... Będziemy grali Lavalunem? Jest potrzebny. Tak, Ty w końcu nauczysz się grać Lavalunem, a ja na tym skorzystam i tak będę grał lawą, bo gram lawą. Ale dzisiaj, żeby nie przedłużać zbytnio, zaczynamy Touchdown Challenge, 1 entry free. 2 na 2 to jest? Tak, może... Quick match czy szare to plan? Egal. Play with friends, szare to plan. No i dobra, zobaczymy, czy ktoś dołączy. Zap chyba. Zap? No. Mirror? Mirror, no. Mirror. Co on im oddał? Egzę? To niech to ja biorę to. Jak on ma egzę, to... Pekę. Jak oni będą klonowali przecież. Zadymka będzie jak fiu-fiu. Dasz radę, trzymam kciuki. Bomber Fryer na dzień na środek. To niezłe wyjście smoka. Wejście smoka? Bomber? Tu trzeba dać pekę. Peka tu zrobi robotę. Ja mam tutaj zapa kontrolnego, jakby rzucił. Co on jeszcze ma ciekawego? Gdzie ma rzucić? Co ma robić? Patrz, spuszował go, pięknie. Nie. To jednak nie dojdzie. Dobra, tam do Peki. Pomóżcie no, Pece. Mi zaraz Mega Knighta rzucą. Pomóżcie Pece. Pekińczykowi. Patrz, jaki ładny support idzie. Widzisz ty to? Wow! Ice Wizard gdzie był? Dawaj, darcik! No, nie posłuchał się. No nic, ten Bomber Tower jest OP, nie? Na touchdowna. Serio, zróbmy tak. Wyjdź może z golemem sobie, co? Na spokojnie pójdzie peką, nie? Fajnie by było. No fajnie wychodzisz sobie na spokojnie peką i golemem. Gościu się w ogóle nie słucha. Jeszcze sobie oddaliłeś Wizarda logiem? To ja nie rzuciłem go. Co to? Nie wiem co on zrobił, ale zrobił to bardzo źle. Zróbmy to tak. Dobrze, udało się w miarę. Bomber Tower zaspał. Zapomniał bomb rzucać na egzę. Egzę w ogóle się wycofał. No, egzę nie dojdzie. Mega Knight. Balon. I teraz macie. Mówiłam, żebyście wyszli. Dobra. Miner! Stój! Ajajaj. Miner, kominiarz pieprzony. Górnik. Ach. Golemem, no i golemem. Minionem. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi w tych touchdownach. To jest jakieś takie dziwne dla mnie wszystko. Lawa na golemach coś świruje. Przegraliście. Lecz mu princeskę zgaszę zatem. Cy, a masz. Styczka w nos. Kurczę! Kurczę, kiedyś to było! Kiedyś to Farell grał w Clash Royale, teraz to tam w nosie długo tylko na tych live'ach i w ogóle nic nie robi. Ech. Dobra, czas na mnie. Co? Przegrywa i kończy mnie. Nie no, chociaż te 2000 jakbyśmy skubnęli miśka. Lawa. Ale graj tak, guardsy. Graj tak, lawę. Lawa odleci do połowy boiska, dopiero Minion Horda. Oni mają Fireballa, Lightninga. Ej, i tak, nieciekawie. Zagrasz guardcy, da ci bowlera. Smutne to, ale prawdziwe. Trzeba chyba zmienić content. No dobra, Furnace. I jak ten będzie Fire Spirit bieg? W koło, aha. Thanks. Aha, patrz, nie trafił w dwie, ale ośla łąka. Princeska do słony, dokładnie. Guardcy na Wizarda. No to nie zgasi. Nie zgasi. Tak, wyjdź sobie z lawą. Niech ta lawa sobie powoli leci, dokładnie. Uszu też jest OP, nie? Trochę. Mam jeszcze tornado. hektara. Minion Horde, daj trochę z tyłu. Jeszcze z tyłu, bo ona wyprzedzi lawę. O, dopiero teraz. Zap, dokładnie, tak. Pięknie. I teraz tym tornadem jakbyś wszystko... Masz! Nawet nie widziałem. Ja się skupiłem bardziej tutaj na tej części boiska. No ale spoko. Battle Ram. Musisz dać na niego guardcy. Widzisz? No, guardcy to przeżyją. Tornado! No dobra. I tornadem to wszystko do tyłu, misiu. Tam jest jeszcze Wizard? Tak, i to wszystko tornadem do tyłu. Tak, łap go, łap, proszę, leć do tyłu! W ostatniej sekundzie, przecież ten Wizard już był jedną drogą na drugim świecie. Na innym świecie. Na tamtym świecie. Nie mam szans. Rzuć mu zapa jeszcze. Kurczę, tyle brakowało. Ten Wizard z golemem zadymka, co? Lawa jak będzie w połowie dopiero miniony, nie? Princeskę daję. Nie, hordę na lewo. Na środku, tak no. Trzymaj zapa, jak będzie któryś... Jak będzie przeciek! Jak będzie przeciek, trzymaj zapa w którymś momencie. Dobra, udało się. Zap, zap, zap u góry! Dobrze, dobrze! Zap! Okej. Ona wybuchnie i przejdzie! No! Oni szykują chyba, co? Battle Ram do tyłu, bo guardcy Battle Ram, jak zeba ten tornado. Tornado w lewo, golema ściągnij na tę kuszę. Dobra. Ściągnij go kusz. Dobra, przeszedł. Wow. Princeska tu. Na ten graveyard. Dobra. No i trzymaj tornado i tego wszystko z balona ściągaj. Jest! Dobra, wyszło. Dawaj! Nie. 5, 4, 3. Gdzie ten balon las? Jak on był już na samym końcu. Co, ham? Why? Ham prost... Jest! Dobra, mordo! Bierze w ciebie dalej, dawaj, gramy. Minion horda na tego golema. Gianta, ale nikt zawsze mi się to myli. Lewo, lewo na Giant. Dobra. Tak, ściągnij do tyłu princeskę jeszcze, daj na to. Egze. I... Patrz, co tu się dzieje. I zrób coś z lewej strony. Tak, zrób coś z lewej strony. Wstyda! 1-1. 2-1. Gdyby ten gościu nie wyszedł, byśmy wygrali. A tak obeszliśmy się smakiem 2000 rubli. Otwieramy skrzynkę. Gold, Royal Giant, Skeleton Barrel, no i Giant. Nieszczęsny. Okej, tak wyglądał Touchdown Challenge. Jak widać, nie jest to nasza mocna strona. A teraz przechodzimy do rozstrzygnięcia konkursu z zeszłego tygodnia. Dokładnie, Touchdown dosłowny challenge był. Okej, zaczynamy. Zaczynamy losowanie. Jak widzicie, komentarze zostały już wczytane. Teraz Justyna zaczyna losować. Uwaga. A, to jednak nie jest to hasło. Losujemy następną osobę, Nadcia. Kolejny. Kolejny. Eltar, nie było fanarta siostry, bo chyba nie doszedł. Lecimy dalej. O, jest. Giant Chest. Necker 150. Necker 150. Gratulacje, wygrałeś 80 gemów. Napisz do mnie na gamingwithfarell@gmail.com swój login i hasło, a ja ci te gemy doładuję. Moi drodzy, my bawimy się dalej jak co tydzień. W tym tygodniu co wpiszą? Graliśmy challenge'a, więc... Touchdown Challenge. Napiszcie Touchdown Challenge w komentarzu pod tym filmem, żeby wziąć udział w losowaniu. My jeszcze raz dziękujemy wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.